A gdzie jest Ewa? Chodź ty tam, gdzie ty tam siedzisz. Widzów nie trzeba zapraszać, żeby zdrowy. Ojcze, dziękuję Tobie za tych ludzi, Ojcze, modlimy się o tych ludzi. Ojcze, my uwalniamy, Ojcze, kolejne przestrzenie namaszczenia do ich życia, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty dałeś im tą przestrzeń, w której mogą służyć, w której mogą uwalniać Twoją moc. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty ich wyposażyłeś i zaopatrzyłeś, Ojcze. Ojcze, dziękuję Ci. Ojcze, dziękuję Ci, że podjęli decyzję o tym, żeby brać pół do ręki, orać ziemię, Ojcze. Ojcze, dziękuję Ci za ich domy. Dziękuję Ci, Ojcze, za ich rodziny. Dziękuję Ci za ich finanse. Dziękuję Ci za namaszczenie, Ojcze. Ojcze, dziękuję Ci za ich wewnętrzną organizację, Ojcze. Za poświęcenie. Zdecydowanie, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, że nie tylko nie wypracowali tego, Ojcze, ale potrafili po prostu przyjąć. Ojcze, ja modlę się teraz, aby przyszło potężne pomnożenie do ich życia. Ojcze, niech każda dziedzina ich życia będzie podniesiona, Ojcze, o wiele poziomów do góry. Ojcze, ja powołuję się na Twoje słowo. Ojcze, Ty podniosłeś ich do pułapu królów. Ty podniosłeś ich do miejsca, w którym wspomagają innych ludzi i im służą, Ojcze. Niech będzie wszystko podniesione, Ojcze, o wiele poziomów, to były sprawy finansowe. Niech będą podniesione. Niech będą podniesione wszelkiego rodzaju przestrzenie ich życia. Życie relacyjne, Ojcze. Niech pieniądze się pomnażają. Ojcze, my teraz wysyłamy Twoich aniołów, żeby strzegli ich, ich domów. Ojcze, my ogłaszamy, Ojcze, że żadne zło nie dotknie ich domów, że żadne zło nie dotknie ich finansów, żadne zło nie dotknie ich rodzin. Ojcze, my ogłaszamy, że wszystko to, za co się wzięli, będzie błogosławione tysiąckroć, Ojcze. Usuwamy z ich życia wszelkie zafałszowanie, usuwamy z ich życia wszelki podstęp, wszelkie kłamstwo. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i ustanawiamy ich wpływ, Ojcze. Ojcze, ustanawiamy ich wpływ na setki i tysiące ludzi, Ojcze. Ojcze, udrażniaj teraz, otwieraj drzwi, otwieraj drzwi. Ty otworzysz i nikt nie zamknie. Niech ich droga będzie klarowna, niech jasno słyszą Twój głos. Niech to, co jest dzisiaj u nich sukcesem, będzie na tyle małe, Ojcze. Niech to będzie małe w stosunku do tego, co się będzie teraz pojawiało. Niech największy sukces w ich życiu, który osiągnęli do tej pory z Tobą, będzie rzeczą najmniejszą od dnia dzisiejszego. Niech z tego wyrosną. Niech z tego wyrosną, Ojcze. Niech wyrosną z miejsca tego sukcesu do miejsca, o którym sobie nawet nie wyobrażają, Ojcze. Dziękuję Ci, że mam przywilej ich znać, że mogę z nimi być, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Siądźcie, przyjaciele. Ja chciałbym podziękować każdemu z Was, którzy jesteście w służbach. Chciałbym podziękować Wam, którzy gracie, którzy śpiewacie, którzy jesteście na ulicach i w każdej innej formie zaczęliście działać w Kościele. Chciałem, żebyście mieli tą świadomość, że Ty przyłożyłeś rękę do działania Bożego, tak? I tak naprawdę przyłożyłeś rękę do budowy Twojego domu. Budujesz swój dom. Kiedy się modlisz, kiedy pomagasz, kiedy głosisz Ewangelię, kiedy śpiewasz, kiedy zarabiasz pieniądze na ten Kościół. Rozumiesz? To Ty budujesz swój dom. Dom swój budujesz. Dom swój. Każda Twoja pomoc w jakiejkolwiek dziedzinie, w małej czy dużej, tak? To jest budowanie Twojego domu. I tak naprawdę, w związku z tym, przykładając rękę,
do działania Bożego w Kościele, Ty przykładasz rękę do szczęścia swojego życia. Taka jest prawda. Jestem człowiekiem zorientowanym na Kościół. Ja kocham Kościół. Coś wam powiem. Nie kocham Kościoła mniejszą miłością niż Chrystusa. Po prostu. A wiecie dlaczego? Bo ja nie umiem inaczej kochać, jak tylko jedną miłością. Jest tylko jedna miłość. Ci z was, którzy byliście tutaj w szkole, słyszeliście, co mówił tutaj ten człowiek. Dla tych z was, którzy nie wiecie, wczoraj tutaj usługiwał czytny ksiądz katolicki. Nawrócony oczywiście. Polak, ale nie mieszkający w Polsce. Powiedział bardzo ciekawą rzecz, że w miłości trzeba kochać miłość. Nie tylko obiekt miłości, ale kocha się miłość. Miłość jest jednorodna i nie ma, w ten sposób, nie ma różnicy między Chrystusem a Kościołem. Jeżeli mówisz, że kochasz Chrystusa, nie kochasz Kościoła, to znaczy, że masz wewnętrzny konflikt. Masz konflikt wewnętrzny. Zapraszam do uwolnienia. To jest demon, który za tym stoi. Brak zrozumienia Kościoła jest absolutnym brakiem zrozumienia Chrystusa. Ja nie mówię o instytucjach. Dlatego chciałem podziękować każdemu z was, którzy przykładacie ręki do tego, żeby ten Kościół się budował. Że z garstki ludzi sprzed 2 lata temu jest nas dzisiaj 100. To się będzie tylko i wyłącznie poszerzać, pogłębiać, powiększać. Rozumiecie? W ten sposób. Że nie stracimy ani na jakości, ani na przestrzeni. Rozumiecie? To wszystko będzie się tak rozwijać, jak Bóg to zaplanował sobie pięknie. Jeszcze raz dziękuję każdemu z was, którzy po prostu przykładacie do tego rękę. Bóg wam to wynagrodzi. Kiedyś w niebie po prostu bierzecie sobie za to nagrody. Tak? Bierzecie nagrody. A że ja jestem najarany na nagrody, jak szczerbaty na suchary, dlatego postanowiłem Kościoły zapłacić. To jest inwestycja w moją wieczność. Ja tak inwestuję. Ja gram długą piłką. Zachęcam Cię do tego, żebyś miał takie myślenie. Graj długą piłką. Kościół to Chrystus na ziemi. Zgorszenie Kościołem to zgorszenie Chrystusa. Wiecie dlaczego tak jest? Bo Chrystus przyszedł w ciele. Jesteśmy ciałem Chrystusa. Z całym potencjałem naszych założeń. Z całym potencjałem naszych założeń. Piękna sprawa. Umiem to dziś kochać. Kochajcie to i bierzcie, jakby bierzcie pługi do rąk. Bierzcie pługi do rąk. Inwestujcie w waszą wieczność. Chciałem poprosić na chwilkę Bartka.